Witam, to jest jeden z ostatnich naszych projektów, Hammer H1. Najpierw wyglądał tak. I think that I want it. It's all I'm really need. You see that you want it. Just tell it straight to me. I think that I want it. All I really need, you see that you want it. Just tell it straight to me. To reinflate the tires to the proper pressure level, especially if the surface you'll be driving on is a normal improved road. Provide a larger footprint for better traction. If the vehicle bogs down and stops, it may be because the sand is extremely soft, or the vehicle's approach to the hill was too slow. Zmieniliśmy między innymi w nim kolor nadwozia z żółtego na moro wojskowe, styl amerykański. Został on zrobiony na styl specjalsi. Założona na masce zostały atrapy kilofa, łopaty, dołożone boczne skrzynki amunicyjne, stelaże karabinów maszynowych na drzwiach, anteny. Też zostało zmienione całe oświetlenie zewnętrzne pojazdu na styl amerykański wojskowy. No, oczywiście też zostały zmienione koła w wersji cywilnej. Były felgi aluminiowe, teraz mamy stalowe skręcane, tak samo jak i opony. Też są w wersji specjalsi. Wnętrze auta zostało również zmodyfikowane. Całość została obszyta Alcantarą. Zajmowała się to firma z Olsztyna. Przygotowaliśmy im to wcześniej. Zamontowaliśmy również radiostację, dodatkowy ekran wojskowy. Połączyliśmy go z radiem DVD, jest skomponowany. Oczywiście przedni panel klimatyzacji przenieśliśmy na tył pojazdu. I gotta be with you forever. Oh, 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 oh. You say we can drink till September. Oh, 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 oh. I think that I want it. It's all I'm really need. You say that you want it. Samochód po modyfikacjach wygląda w ten otóż sposób. Jeżeli Wam się podoba tego typu praca, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Dziękuję.